Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w czwartym tygodniu piątego sezonu. A jego treść brzmi: przeskocz przez płonące obręcze za pomocą wózka sklepowego lub golfowego. Oczywiście przygotowałem również wersję dla niecierpliwych. Mapę wraz z lokalizacjami wszystkich obręczy znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Pamiętajcie, zostawcie tylko łapkę do góry. Ale zanim do tego przejdziemy, jak co tydzień dla osób subskrybujących mój kanał, przygotowałem dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie w tym tygodniu wygrać. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 1000 V-dolców, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę "darmowy karnet bojowy", zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić wyniku tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa GamingWithFarel. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. Moi drodzy, pierwsza obręcz, którą możemy przeskoczyć, znajduje się na nowej lokalizacji. Koło oazy odpoczynku, dokładnie w tym miejscu. Lecimy. Powiem wam tak, moi drodzy, jest to jedna z lepszych lokalizacji, ponieważ naprzeciwko zazwyczaj respi się samochodzik. Jak widzimy, są nawet i dwa. Mamy również wózek sklepowy, którym możemy wyskoczyć. Rampa znajduje się z tej strony. Jak widzimy, na lawecie już przyjechały samochodziki. Cofamy z lawety, bez najazdu. Sprzęgło. I ogień. Czy wskoczymy w teleport? Pamiętajcie, żeby najlepiej tutaj trafić. No to co? Idę pokazać wam, gdzie znajduje się druga obręcz. Druga obręcz znajduje się między golfowym gniazdkiem a zalewem zdobyczy. Dokładnie w tym oto miejscu. Dobra, rampa jest za tą górką. Ta jest, będziemy skakali przez lodziarkę. Poszedł! O, skok niezaliczony. Jeszcze raz. Pięknie. Tym razem skok wyszedł. I wiecie, gdzie lokalizacja się znajduje. Rampa numer 3 jest bardzo blisko poprzedniej lokalizacji. Wyskakujemy, bo zaraz daleko polecimy. Jakbyśmy się udali od rampy drugiej w kierunku motelu, rampa numer 3 znajduje się w tym miejscu. Możemy za jednym razem od razu załatwić sobie dwa skoki. I będzie tutaj druga rampa. Musimy przeskoczyć nad tym takim jakby... nie wiem, jak to nazwać, kanionem? Kanion chyba. Pięknie. Ze 180. To co? Czas pokazać czwartą lokalizację. Czwarta lokacja znajduje się znów koło oazy odpoczynku. Dokładnie koło zerwanego mostu. W tym oto miejscu. Ja już samochodzik sobie załatwiłem. Na oazie odpoczynku go znalazłem. Teraz wystarczy tylko przeskoczyć rampę. Ze 180. Bum. I zadanko mamy zaliczone. Czas pokazać piątą lokalizację. Piąta lokacja znajduje się na Butnym Brzegu. Dokładnie w tym oto miejscu. Przepraszam. O, tutaj. Jak widzimy, wózek golfowy już na nas czeka. A po prawej stronie mamy słupki i rampę, z której musimy wyskoczyć. Proste. Ostatnia lokalizacja znajduje się na spawalni z płuczek. Jedziemy. Ostatnia lokalizacja jest przeznaczona typowo pod wózek sklepowy. Znajduje się dokładnie w tym oto miejscu, a rampa jest pode mną. U stóp tej górki. Wózek sklepowy stoi koło takiego puszczonego domku. Nazwijmy to w ten sposób. No i dobra. Sprawdźmy, czy trafimy. To chyba trzeba będzie zrobić na stojąco, wiecie? Uwaga. Jedziemy. Jedziesz. No! No i tutaj musimy po prostu wziąć i wyskoczyć. To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych poradników i wyników konkursu, które pojawiają się co tydzień. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Yo!